Magda Żakowska, dzień dobry. Do kraju cały czas płynie nie tylko ciepłe, ale dość wilgotne powietrze. W najbliższych godzinach opady deszczu i burze mogą wystąpić w pasie od Warmii i Podlasia przez centrum pogórne i Dolny Śląsk. Na pozostałym obszarze pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem nawet bezchmurne niebo, a na termometrach od 15 do 11 stopni. Jutro przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na zachodzie i w centrum. W tych regionach może popadać, a nawet zagrzmi. Będzie też ciepło, bo jutro temperatura wzrośnie od 22 do 24 stopni. Tyle będzie nad morzem i w górach. Natomiast w Zielonej Górze czy w Poznaniu na termometrach jutro do 29 stopni. Wiać będzie teraz z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. Również w regionie w tych najbliższych godzinach przeważnie zachmurzenie umiarkowane lub małe. W drugiej części nocy liczne rozpogodzenia i poranek w wielu miejscach może być bezchmurny. Będzie też nieco cieplej niż poprzedniej nocy, bo na termometrach zobaczymy około 14 lub 13 stopni. Wieje z północnego wschodu, wiać będzie słabo lub umiarkowanie. Także jutro uważajmy, by nie zaskoczyła nas zmiana pogody. Już od rana do godzin południowych popadać i zagrzmieć może w części południowej. W godzinach popołudniowych ten front przemieści się do centrum i do północnej części. Również tutaj przydadzą się parasole, a miejscami może zagrzmieć. Pomimo chmur będzie ciepło od 26 nawet do 28 stopni. Wiać ma z północy słabo i umiarkowanie. Na barometrach teraz wzrost ciśnienia, jutro będzie 1008 hektopaskali. W poniedziałek pogodniej ciepło, ale nieupalnie. Nad ranem od 14 do 12 stopni, w poniedziałkowe popołudnie do 25 stopni. We wtorek identyczna pogoda, będzie słonecznie i ciepło. W środę nawet bezchmurne niebo. Po chłodniejszej nocy w ciągu dnia na termometrach od 24 do 26 stopni. A zatem przed nami przyjemna, wręcz letnia pogoda. Do zobaczenia.